jak się czujesz po programie? To jest twoja pierwsza impreza, taka duża, ściankowa. No szczerze mówiąc, skłamałabym, gdybym powiedziała, że się stresuję, bo nie stresuję się. W programie były nad nami kamery przez 2 miesiące, także no nie będę kłamać. Po prostu czuję się dobrze, ale najważniejsze według mnie jest dobra zabawa, a dzięki temu, że jestem z moimi koleżankami, to czuję się fantastycznie i bardzo dobrze się bawię. Czy przewidziałaś to, że zwyciężysz? Czy miałaś takie sygnały w głowie? Nie, szczerze mówiąc nie. Naprawdę, jeżeli chodzi o eliminację, ja podczas każdych eliminacji po prostu ręce mi się trzęsły. Byłam tak zestresowana. Nigdy nie wiedziałam, kto tak naprawdę odpadnie. I za każdym razem, szczerze mówiąc, czułam się zagrożona, bo nie ukrywam, że konkurencja była dosyć wysoka. Także no, żadna z nas chyba nie była pewna tego, jak to będzie wyglądało. Tej decyzja należała do mentorek. Ja nigdy w to nie ingerowałam. Nigdy nie rozmyślałam, jak to będzie wyglądać. Po prostu to była ich decyzja, ale nie przewidywałam tego, że akurat tak to będzie. A która z tych konkurencji była dla ciebie najcięższa? Najcięższa z konkurencji? Wiesz co, tak najbardziej na samym początku wstrząsnęło to, jak dali nam nasze dialogi do przeczytania. Wiesz, ja na początku nie wiedziałam, co chodzi, przyjechał do nas Robert Kudelski i wyglądało to tak, że po prostu umiałyśmy wyjść i przeczytać coś. Myślę sobie, okej, odgrywamy jakieś scenki, niech będzie. I w pewnym momencie czytając zrozumiałam, że to są moje słowa. I wiesz co, jak wiedziałam, że to będzie kiedyś w telewizji, to po prostu myślałam, że się spalę ze wstydu. I faktycznie to tak mną wstrząsnęło i od tego momentu chyba stwierdziłam, że faktycznie jest tutaj dużo roboty i trzeba coś zmienić. A która z koleżanek była twoją ulubioną w programie? No moja ulubiona jest tutaj, popatrzcie na nią. Jest Agnieszka, tak? Wiesz, co śmieszne w ogóle jest to, że my poznałyśmy się na castingu i po prostu już na samym castingu między nami zaiskrzyło, że tak powiem. Także naprawdę fajna relacja tutaj się zbudowała i wiesz, fajne jest to, że nie było między nami konkurencji. My z Agnieszką dotarłyśmy obie do finału i od razu powiedziałyśmy, że nieważne, czy wygram ja, czy wygra Agnieszka, będziemy zawsze się wspierać. Naprawdę cieszę się, że udało nam się dotrwać do samego końca, bo myślę, że to jest przyjaźń na całe życie już. A miałyście tam takie dziewczyny, które no, dały się poznać od tej niemiłej strony. Wiesz co, nie chcę rozmawiać o konfliktach, bo dami nie wypada mówić o takich rzeczach. Jest to fopa. Ale faktycznie, no bywało tak, wiesz co, na samym początku może dało radę odczuć, że są jakieś konflikty, jakieś tam spięcia między nami, ale fajnie właśnie podczas zajęć nauczyłyśmy się rozwiązywać te wszystkie konflikty. Wiesz co, chodzi o to, że nie musisz kogoś lubić, ale musisz kogoś szanować. I to jest fajne, że my się tego nauczyłyśmy. Także nie będę się źle wypowiadała na temat żadnej dziewczyny, bo każdą z nich szanuję i cieszę się, że każda po prostu podjęła taką decyzję, żeby wziąć udział w tym programie. I wiesz, tutaj widzów na pewno też interesuje taka sprawa, czy ten program potem, po tym zmontowaniu całym, po tej całej produkcji wyglądał tak, jak wyglądał w realu. Jezu, każdy o to pyta. Wiesz co, no wiadomo, to jest proste, że nie wszystkie sytuacje zostały pokazane. Bo wiesz, my jeden odcinek kręcimy tydzień, a pokazane jest 45 minut, więc no, jest tak, że nie jest wszystko pokazane, ale faktycznie te sytuacje nie są jakoś na maksa przerysowane, tylko wygląda to tak, jak wyglądało, więc jeżeli ja kiedyś chlapnęłam jakimś, powiedzmy, głupim tekstem, to faktycznie tak było. No wtedy miałam to w głowie i to powiedziałam. No teraz po prostu staram się kontrolować to, co mówię i myślę, że na razie idę w dobrym kierunku, jeżeli o to chodzi. Czyli rozumiem, że nie żałujesz udziału w tym programie. Nie, no wiesz co, to była moja najlepsza decyzja w życiu, naprawdę. Bo u mnie to było tak, że stałam w takim naprawdę martwym punkcie. Miałam jakieś plany na siebie, ale nigdy nie potrafiłam ich zrealizować, bo wiesz, nie wierzyłam w siebie, szybko się poddawałam, nie chciało mi się marzyć, wolałam żyć z dnia na dzień, taka wegetacja, że tak powiem. Także naprawdę ten program otworzył mi oczy i uważam, że teraz mogę więcej. W przyszłym tygodniu już lecę do Oxfordu na stypendium językowe, także ja po powrocie mam nadzieję, że jeszcze nieraz zaskoczę moich obserwatorów i że tak szybko się nie rozstaną ze mną. No właśnie, co po tym stypendium w Oxfordzie? Czy masz plany na przyszłość? Wiesz co, no często dużo osób pyta mnie, czy założę jakiś kanał na YouTubie. Na samym początku nie myślałam o tym, ale nie wiedziałam, że mam taki odbiór, jeżeli chodzi na przykład o moje live'y na Insta, że tyle osób to obserwuje. I zauważyłam, że ludzie naprawdę inspirują się tym, co ja robię, tym, co mówię. Także stwierdziłam, że to by był fajny pomysł, żeby po prostu nadal tych ludzi inspirować, bo nieraz mi piszą, że poniedziałek bez ciebie jest taki nudny, bo już nie ma tego na wizji, że fajnie byłoby po prostu coś powiedzieć o sobie i nadal gdzieś tam tych ludzi zaciekawiać swoją osobą. Także myślę, że po prostu gdzieś bardziej w kierunku nagrywania czegoś.